Jesteśmy na kolejnym odcinku budowy ulicy Rzeczki, tym razem od skrzyżowania z Sienińską do ulicy Milewskiego. To jest odcinek 960 metrów, to jest bardzo duża inwestycja, bo w wartościach bezwzględnych to jest 5,5 miliona złotych. Do tego 600 metrów dróg dojazdowych, przebudowa uzbrojenia, budowa nowej kanalizacji deszczowej, budowa nowego oświetlenia. Co ciekawe, połączyliśmy tutaj dwie możliwości. Skorzystaliśmy z dwóch programów na wsparcie finansowe i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg skorzystaliśmy na budowę drogi, natomiast ze środków europejskich, unijnych skorzystaliśmy na budowę ścieżki rowerowej. To jest utrudnienie dla wykonawcy i dla inwestora, ale z korzyścią dla miasta i z korzyścią dla naszych mieszkańców, bo przez to taniej, mniej miasto dołoży, a dwa, ta ścieżka rowerowa też dopełni taki pełny ciąg, bo mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się kolejny etap ulicy Rzeczki rozpocząć i dokończyć. I chcielibyśmy, aby ten odcinek ostateczny od Milewskiego do ulicy, do skrzyżowania ulicy Bałtowska-Samsonowicza był już takim zwieńczeniem.